Dzień dobry najmilsi. Dzisiaj będzie bardzo krótka może lekcja, ale taka dosyć istotna. Na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, jak najszybciej przygotować się do egzaminu, żeby on był dobrze zdany. Zależy Wam przecież na wynikach, które zadecydują o tym, do jakiej szkoły średniej się dostaniecie. A, no nie ukrywajmy, te, które mają najlepszą renomę, wymagają pewnej liczby punktów. I dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam, zademonstruję taką moją specjalną metodę, która z jednej strony jest banalnie prosta, a z drugiej strony wydaje mi się, że nawet trochę genialna, mianowicie metodę uczenia się, jak ja to nazywam, na bohatera. A zatem nie wykluczając rzecz jasna potrzeby uczenia się y, tak jak należy, czyli jak uczycie się konkretnymi działami, uczycie się o wydarzeniach historycznych, które miały wpływ na literaturę, o gatunkach literackich, o ich cechach, o wydarzeniach przedstawionych w książkach, tak, proponuję Wam, żeby przygotować się do napisania swojej pracy, wybierając sobie z lektur obowiązkowych takich najbardziej charakterystycznych bohaterów i w sumie ucząc się. Tak, jakbyście byli ludźmi, którzy tych bohaterów mogą poznać, którzy mieliby na przykład napisać krótki wywiad z danym bohaterem, albo jego krótką recenzję czy reportaż o nim, albo nawet go po prostu przedstawić w formie jakiegoś sprawozdawczego tekstu. Przykładowo, takim moim bohaterem, którego chciałabym Wam. Przedstawić w zupełnie innym świetle jest ksiądz Robak, czyli Jacek Soplica z pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Dlaczego ten bohater wart jest zapamiętania? Przede wszystkim, moi drodzy, gdybym nawet wyobrażała go sobie w czasach nam współczesnych, to widzę go na przykład w jakimś programie telewizyjnym, może nawet typu talk show, w którym jest on podpisany. Jacek Soplica. Alias, czy też ewentualnie AKA, ksiądz Robak, mężczyzna, który w młodości z powodu utraconej miłości, nieszczęśliwej miłości, zabił ojca swojej ukochanej. Musiał uciekać z kraju. Teraz odpokutowuje. Ale Jacek Soplica jest tutaj też bardzo istotną postacią do zapamiętania, bo on się świetnie nadaje do wielu tematów, chociażby dlatego, że jest to bohater dynamiczny. A ten dynamizm, moi drodzy, polega na jego przemianie, tej nie tylko z zewnątrz widzianej, a więc ucieczce z kraju, a więc przygotowaniu później się do roli emisariusza, tym co robił na Litwie, ale także takiej wewnętrznej przemianie. Pamiętajcie, że przecież Soplica z początku był człowiekiem bardzo Takim pewnym siebie. Wręcz określany był jako paliwoda, ktoś taki w gorącej wodzie kąpany. A teraz jako ksiądz robak jest bardzo spokojny, cierpliwy i wręcz namawia na przykład swojego brata, sędziego, soplice czy innych do pokojowych zachowań czyli do takiego zachowania pewnego umiaru spokoju i zrozumienia pewnych istotnych kwestii. Rozsądkiem pojęcia ich rozsądkiem, a nie emocjami. Także, moi drodzy, Jacek Soplica, pierwszy bohater wardza pamiętania, mężczyzna, który w przeszłości popełnił straszliwy błąd. 20 lat pokuty, klasztor, walka w wojskach u boku Napoleona liczne perturbacje, więzienie, rany, cierpienie. I jednocześnie przyjęcie roli emisariusza przygotowującego powstanie na Litwie. Człowiek, który swojego własnego syna nigdy tak bezpośrednio nie miał szansy poznać, ponieważ Obserwował go wyłącznie jako ksiądz Robak, nigdy nie przedstawiając się dorosłemu Tadeuszowi jako jego własny ojciec. To jest też ciekawe, proszę państwa. E, takie wyrzeczenie e, dla pewnych istotnych zasad. Myślę, że jako rodzic Jacek Soplica musiał bardzo cierpieć z tego powodu, a jednak trzymał się tej swojej zasady. Nie chciał w żaden sposób Tadeuszowi rujnować tego życia. Nagłym no, pojawieniem się to jeszcze w roli Mnicha. Myślę, że to jest. Znacznie bardziej skomplikowane, ale zobaczcie, układa nam się z tej postaci bardzo sensacyjna, ciekawa historia. A więc to jest pierwsza postać, którą bym sobie opracowała, z którą bym się zaprzyjaźniła, bo ona by mi pasowała do wielu, wielu tematów związanych z patriotyzmem, z jakąś lojalnością, z liczeniem na kogoś w trudnej sytuacji, związany też z miłością, wprawdzie nieszczęśliwą, ale jednak jest to także patriota, który chce walczyć za ojczyznę. I jednocześnie, moi drodzy, no tutaj, jak tak przypominam sobie, sobie wszystkie te tematy, które były do tej pory, to on się świetnie nadaje. Kolejna postać, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa i z którą warto się zaprzyjaźnić, w sensie literackim oczywiście, jest Ebenezer Scrooge z opowieści wigilijnej. Myślę, że ci z was, którzy czytali opowieść wigilijną, to szybko zrozumieją moje intencje. Ebenezer jest przedstawiony na początku jako wyjątkowo nieprzyjemny, starszy mężczyzna, którego wszyscy się boją i unikają, a on sam bardzo dba o to, żeby być nielubianym. Jest niedobry dla swojego pracownika, odrzuca kontakty z jedynym, żyjącym e, siostrzeńcem, nie ma rodziny, interesują go wyłącznie pieniądze. To zgorzknienie w tej starości jest wręcz przytłaczające. I potem nagle jest on e, człowiekiem, który doświadcza zjawisk, które moglibyśmy określić jako takie nadprzyrodzone, fenomenalne. No bo wizyta duchów w świąt na pewno nie należy do takich normalnych zjawisk, w czasie których odwiedza swoją przeszłość. Teraźniejszość i przyszłość. Jednak chociaż wszyscy zwracają uwagę na przyszłość, w której Ebenezer wystraszył się samotnej śmierci i tego, że nikt po nim nie zapłacze, ja chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na jego przeszłość, na jego Moi drodzy, bardzo bolesne przeżycia jako dziecka, którego w sumie, które było bardzo niekochane, a jedyną osobą, która była dla niego podporą, była jego siostra. I dodatkowo śmierć tej siostry później spowodowała takie załamanie się tego mężczyzny wewnętrzne. Czyli my już widzimy, że za tą taką zasłoną tej niechęci do ludzi, złośliwości, tkwi człowiek, który był bardzo, bardzo zraniony już od samego początku. A jednak, zobaczcie, jest w stanie się zmienić, jest w stanie powrócić do tego swojego pierwotnego ja, wykrzesać z siebie dobro, które tam zawsze tkwiło i oczywiście zmienić swoje życie, nawet mimo swojego dojrzałego i zaawansowanego wieku. To też ciekawa postać, z którą warto byłoby się spotkać, która pewnie gdybyście pisali opowiadanie o spotkaniu z wybranym bohaterem literackim, no, miałaby wam dużo do powiedzenia. Także, drodzy Państwo, jestem skłonna przyznać, że bardzo, bardzo ciekawą postacią, z którą ja bym się chciała na pewno zaprzyjaźnić, poznać tę postać bliżej, jest postać, moi drodzy, Goplany z Balladyny. Zaraz powiecie, no tak, przecież mówiła Pani, że to taka postać, która we wszystkim namieszała, a potem uciekła. Myślę, że byłoby to dosyć ciekawe, ponieważ Balladyna, w Balladynie, jak wiecie, roi się od e, takich postaci o nadprzyrodzonym charakterze. Ja natomiast chciałabym poznać go plany, dlatego że o go planie mówi się najmniej. Wszyscy jakby skupiają się na biednej Alinie, na tym, co zrobiła jej siostra Balladyna, na tym, jak bardzo jest ona negatywna e, i oczywiście kończy w sposób, który sobie wszyscy życzą, czyli no, zostaje ukarana za swoje czyny. Ale Goplana, moi drodzy, jest przecież postacią, która ma taki charakter nadprzyrodzony, nie jest człowiekiem. Ma pewne właściwości, umiejętności czarów. Ma do swojej dyspozycji dwa takie skrzaty, które robią wszystko, czego ona sobie od nich życzy. A jednak zakochuje się w śmiertelniku. I żeby to jeszcze był jakiś całkiem porządny, że tak powiem, człowiek, to jest to ten nieszczęsny grabiec, który jest uosobieniem wszystkiego najgorszego, jakiego można by sobie było życzyć życzyć od swojego męża. Zakochuje się, bo go uratowała od śmierci. E, jeden moment wystarczył, żeby ta istota, mająca takie no, ciekawe wręcz cechy, umiejętności, całkowicie zapomniała o, o wszystkim i po prostu poświęciła się wyłącznie zdobywaniu uwagi tego takiego, powiedziałabym, gagatka. I to mnie zastanawia, chciałabym na przykład zrozumieć, dowiedzieć się od niej, dlaczego grabiec, dlaczego aż tak dużo wysiłku wkłada w to, żeby jednak zdobyć jego serce, chociaż jest to skazane na niepowodzenie i skąd w niej tyle okrucieństwa, kiedy zamienia go w drzewo. No, jest to dla mnie postać wyjątkowo złożona, skomplikowana i też, tak jak mówiłam, nie podoba mi się to, że kiedy wszystko, że tak powiem, skończyło się katastrofalnie, tego plana po prostu ucieka, zamiast naprawić swoje błędy. No, moi drodzy, myślę, że to też jest taka postać, której należałoby poświęcić trochę uwagi, coś o niej napisać, jakiś ciekawy artykuł. Zwróćcie na to też uwagę, przygotowując się do swojego egzaminu. No i proszę Państwa, na pewno nie będę tutaj osobą, Oryginalną, jeśli powiem, że warto przyjrzeć się małemu księciu, chociażby dlatego, że mały książę uosabia takie nasze wewnętrzne dziecko. To jest chłopczyk, który był bardzo dobrym dzieckiem. Jego relacja z różą była dosyć skomplikowana. Podjął się podróży i te podróże były dla niego po tych różnych planetach bardzo ciekawe, inspirujące, pokazały pewną prawdę o ludziach, ale też popatrzcie na to, co się wydarzyło, kiedy znalazł się już na Ziemi. Czego dowiedział się o ludziach? Jego przyjaźń z Lisem, jego smutne i zadziwiające dla mnie odejście. Ja myślę, że mały książę też jest taką postacią, z którą warto się oswoić, zbadać dokładnie jego losy, zbudować jakieś przemyślenia i pomyśleć sobie, co by się wydarzyło, gdybym ja mogła z taką postacią porozmawiać. Ja mógł z taką postacią porozmawiać i co by było tutaj moją inspiracją. No, i proszę Państwa, myślę, że z tych wszystkich takich istotnych lektur, to są te moje ulubione postaci, wokół których zbudowałabym pewną swoją wiedzę, motywy, jakieś treści i o których myślałabym najpierw, gdybym mi chciała pisać jakąś pracę. W pozostałych utworach też są ciekawe postaci, do których warto nawiązać, ale o tym już powiem w następnym odcinku. Serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia.